Hej wszystkim, mamy sobotę, dzisiaj będziemy robili nastaw cukrowy z odrobiną rodzynek. I tutaj chciałem pozdrowić mojego imiennika Artura Fuchs, który prowadzi swój własny kanał na YouTubie już od jakiegoś czasu. Naprawdę dobry kanałek, jeżeli chodzi o bimbrownictwo, o robienie domowych alkoholi, o mieszanie trunków. Możecie się tam dowiedzieć, jak zrobić porządną aparaturę, która robi alkohol nawet 98%. Ja tam dużo wzorowałem się na tym kanałku, ponieważ jestem amatorem, jeżeli chodzi o trunki. A tam jest naprawdę profesjonalny kanał, ale wiedzę przekazuje bardzo dobrze, że nawet ja zrozumiem. No. Także zaczynamy. Link do kanału Artura będzie w opisie. No więc co? No, będzie nam potrzebne 4 kg cukru. Tutaj pisze, w instrukcji pisze od 3,5 do 5, od 3,5 kg. Ja dam 4 kg, a niech ma tam więcej, no nie? I 25 litrów wody. Do tego jeszcze dodam sobie takie oto rodzynki, aby ten nasz bimberek podchodził bardziej smak owocowy. No nie ma nic prostszego, żeby zrobić to. Cukier wsypujemy do wody, zasypujemy drożdżami, no i czekamy, aż nam drożdże wyprodukują alkohol i wypierdzą dwutlenek węgla. No to do dzieła. Okej, no rzecz jest bardzo prosta, no nie ma nic prostszego. No co, wsypujemy 2 kg cukru. Później wsypujemy następne 2 kg cukru. Tak. Teraz wsypuję rodzynki, ponieważ były bardzo tanie, to wsypię je wszystkie. Teraz muszę to wszystko wymieszać i dosypię drożdże. Ok, wsypałem to 4 kg cukru, wsypałem rodzynki. A teraz dodam trochę kwasku cytrynowego, ponieważ kwasek cytrynowy działa na drożdże jak takie turbo doładowanie. Po prostu drożdże bardzo lubią kwasek cytrynowy. Jak go czują, to produkują więcej gazu i więcej alkoholu. To są takie fajne, małe zwierzątka, które robią nam dobrze. Dobra, już dosypaliśmy tego kwasku cytrynowego. Też trochę zamieszam. Musimy dobrze wymieszać, aby roztwór był dobrze rozmieszany. Ok. Następnie, jak już wszystko rozmieszaliśmy, dodajemy paczkę drożdży. Otwieramy ją zębami bądź nożyczkami, jak kto woli. I teraz wsypujemy drożdże. Wsypujemy sobie i drożdży już nie mieszam. One sobie same ładnie opadną. I taki nastaw stawiamy gdzieś w ciepłe miejsce. Na, tak jak to pisze w instrukcji, zobaczcie, 6-9 dni. Witam wszystkich psotników po kilku dniach. Zobaczcie, mój nastaw wygląda właśnie w tak. Gdzieniegdzie widać, że jeszcze bąbelkują drożdże, także jeszcze przejadają te rodzynki. Ja tak za bardzo się na tym nie znam, ale podejrzewam, to mój kolega z kanału Artur Fuchs będzie wiedział dokładnie, o co chodzi. Chyba jakaś jeszcze jest fermentacja. Widzicie, gdzieniegdzie bąbelkują. Powiem wam, że powinny już skończyć, bo na drożdżach pisało chyba do 6 dni, a już minęło ponad tydzień czasu, o jak nie dwa, od ostatniego czasu, kiedy to robiłem. I już powinny być drożdże przejedzone. No nic, tak to wygląda. Rodzynki podskoczyły do góry i sobie fermentują. Powiem wam, zapaszek jest naprawdę fajny, zacny zapach takiego winka dobrego. No nic, dziękuję, zapraszam na inne moje filmy. Nara.